Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku Subnautica. Moi drodzy, dzisiaj miało być czytanie, miało być wiadomości sobie odczytamy. Ale mam totalne zapalenie gardła od klimatyzacji i po prostu tak sobie krtań rozpieprzyłem, że nawet nie wiem, czy dałbym radę doczytać do końca odcinka. Zrobimy sobie to, obiecuję. To będzie jako dodatkowy odcinek, nawet taki, wiecie, poboczny. Ale no, nie dam rady dzisiaj, naprawdę nie dam rady. Odczytajmy sobie radyjko. Ja czasem będę sobie wyciszał ten dźwięk, żeby sobie odchrząknąć. Mam tu w ogóle herbatkę przy sobie. Więc mam nadzieję, że w jakiś sposób uda mi się dotrzeć do końca odcinka, no ale... No, może być ciężko. Dobra. Lokalizacja sygnału przysłana do PDA. Automatyczne wiadomości wszystkiego priorytetu z kapsuły ratunkowej 13. Załączono współrzędne. W kapsule ratunkowej znajduje się ważny pasażer, Yohi Kasar. Powiedziałem Kasar. Dlaczego mimo to muszę to nagrywać? Wyślijcie natychmiastowe szczegóły pochówku. Dobra, mamy sygnał gdzieś. Nie jest źle. Jak tam moje bateryjki? Mamy tutaj coś ważnego? Nie mamy. Nie wiem, co mieliśmy robić nawet, powiem szczerze. Czy nam się coś odblokowało? To jest też dobre pytanie. No miałem znów lekką przerwę z Subnautiką. Miałem lekki zapasik i jakoś tak wyszło. A, pamiętam. Moi drodzy, my przecież możemy zrobić sobie ten moduł. Ten modulik. Konsola ulepszeń pojazdów to nie. Drzwi grodziowe też nie. Maszyna filtrująca wodę fajne. Ale my gdzieś sobie znaleźliśmy z tego, co pamiętam. W ogóle mamy ładowarkę do ogni, świetnie. Stanowisko modyfikacyjne. Chip, tytan, diament, ołów. Czy ja mogę zrobić chip? Chip. Chip and Dale. Próbka. To jest stołowy. Próbka, złoto i miedź. To jest jedzenie, z tego co pamiętam. C. Złoto. Próbka i miedź. Dobra. Miedź chyba była tutaj, prawda? Jakieś tam ostatki mamy. Coś mi zaczyna przycinać, nie wiem czemu. A my potrzebujemy koralowca. To nie jest ten koralowiec, z tego co pamiętam. Tylko to był inny koralowiec, moi kochani. To był koralowiec. Tutaj to może nie. To był koralowiec taki dziwny. Znaczy dziwny. Dziwny to pojęcie względne. To był taki koralowiec. Dziękuję. Nawet trochę więcej możemy sobie wziąć. Co mi tam? Co Boga temu zabroni? I wsił przez dziurkę. Dobra, czyli koralowce już mamy. Bardzo mnie to cieszy. Zróbmy sobie chipa. Chipa. Moi drodzy, właśnie, bo ja jeszcze tak sobie tutaj gadam z wami i gadam, a zapomniałem wam powiedzieć kilka informacji, bo pytacie się mnie, po pierwsze, ja w ogóle potrzebuję miedziany przewód. Po pierwsze, pytacie się mnie o spolszczenia. Ja naprawdę nie miałem czasu te spolszczenia. Nic nie ruszyłem. Ja to ruszę. Pamiętajcie, że ja robię sam te spolszczenia, więc... Ja je mam osób na dyskach, tam jest naprawdę ze sobą niewiele tego spolszczenia, no ale trzeba przysiąść i trzeba zrobić. Niestety, tak to wygląda. Dobra, mam... to chciałem, mam miedziany przewód, tak? To teraz możemy zrobić chip. Teraz możemy zrobić chip. To pierwsze, jeżeli chodzi o te spolszczenia. Będą na pewno. Co do The Coffin of Andean Lady. Tutaj w ogóle sytuacja jest zagmatwana. Bo powiem wam szczerze, jestem mega, mega wściekły na twórców i moim zdaniem ta gra robi się troszkę jak scam. Serio, wydaje mi się, że ta gra albo będzie do dupy strasznie, albo w ogóle nas oskamują strasznie pod tym względem. Wiem, że to jest straszna informacja dla was, ale takie mam odczucia. Zresztą zrobię na ten temat odcinek, bo to, co robią twórcy, naprawdę po prostu to jest plucie na twarz graczą. Moim zdaniem to jest po prostu plucie na twarz graczy. Ale mówię, no ja wam to zademonstruję i tak dalej, ale to już kiedyś tam. Czy może nie to, że kiedyś tam, ale no na pewno jak trochę głos sobie poprawię.
Miałem tą próbkę koralu stołowego. Tu będzie więcej niestety do gadania na ten temat. Ale można w tym odcinku jeszcze powiem, o co mi dokładnie chodzi. Tytan diament. Diament, no to wiadomo, że ciśnienie. Diamentów nie mamy w ogóle. Shit, nie mamy diamentów. No nie mamy. Dobra, to oznacza, że musimy sobie podlecieć po diament. Podlecimy sobie po diamenty. I to było to zejście chyba, tak? Si. Dobra, to może wam wyjaśnię, dlaczego jestem wściekły na twórców The Coffin of Andy and Layli. Moi drodzy, twórcy nie robią żadnego update'a w stosunku do chapteru trzeciego. Dobrze mówię, tak, trzeci. Już od 3 albo 4 miesięcy. I powiem wam szczerze, że moim zdaniem albo oni się zatrzymali jednak na tym problemie, który mieli z tymi liniami spolszczenia, w sensie, że silnik ich ogranicza, i albo oni to wszystko przepisują na jakiś inny silnik, albo po prostu sobie nie mogą z tym poradzić i zajmują się byle gównem. Bo twórcy wolą zająć się narzędziem do tłumaczenia gry, która jest niepełna, w którym może się jeszcze wiele zmienić, naprawdę wiele, niż dokończyć chaptery, co powinno być moim zdaniem priorytetem, a nie narzędzia, które wam pozwolą tą grę spolszczyć. Bo spolszczenie to powinno być, kurwa, obowiązkiem twórcy, a nie community. Więc przepraszam bardzo, co oni, kurwa, robią, to jest po prostu śmieszne. I naprawdę, jak byłem zwolennikiem tej gry, bo pomysł jest po prostu świetny, ja jestem sam zwolennikiem takiego czarnego humoru, więc być może dlatego mi ta gra tak dopasowała, wiecie, z tym wszystkim. Tak, po prostu widzę coraz częściej, że twórcy chyba zrobili skok na kasę. Takie mam naprawdę wrażenie. Takie mam cholera naprawdę na maksa wrażenie. Mimo iż obiecywali, że do końca tego pół roku w końcu uporają się z nowymi update'ami i że w końcu coś dostaniemy. No kurwa, no wydaliśmy na tą grę pieniądze, więc chyba powinniśmy jakieś informacje dostawać, a nie tylko raz w miesiącu i tyle, i gońcie się. Zapłaciliście? Zapłaciliście, to spierdalać. To jest takie właśnie głupie, kurwa, głupie po prostu tłumaczenie twórcy. Diament? Diament. Więc tak, jestem wściekły na twórców The Coffin of Andy... nawet się mogę wysłowić, widzicie? The Coffin of Andy and Layli. Tak, jestem na nich wściekły mega. Zrobię o tym dodatkowy filmik, bo widzę, że chyba za bardzo się na tą grę nahypowaliśmy. I wydaje mi się, że być może warto byłoby się zainteresować jednak zwrotami tej gry, żeby twórcy ruszyli w końcu dupę i zajęli się tym, co powinni od samego początku zrobić, czyli zająć się fabułą gry, a nie, kurwa, narzędziami do tłumaczenia. Takie jest moje, kochani, stanowisko. Być może nie wszyscy z was się ze mną zgodzą. Macie do tego prawo. Nie mówię, że tak jest, jak mówię, tylko mówię wam na przykładzie tego jako programista. Programista, który tak naprawdę pracuje w tym. Pracuję w zawodzie, wiem, jak projektuje się programy, jak projektuje się gry nawet. Tak tutaj naprawdę to wygląda jak takie po prostu mydlenie oczu, że może zapomną. Może po prostu zapomną. Pociągnijmy jeszcze z pół roku, zapomną o grze, zrobi się trochę ciszej. Nawet jak nam się nie uda, po prostu jakoś to będzie. I to jest takie, kurwa, głupie. Ostatnio przyzwyczajenie właśnie twórców do tego wszystkiego. W ogóle Early Access ostatnio zaczął mnie wkurwiać, powiem wam szczerze. Naprawdę zaczął mnie wkurwiać Early Access. Totalnie. Ja jestem wulgarny, ale się wkurzyłem. Bo już naprawdę The Coffin of Andy and Layli to po prostu była taka... No, że tak powiem, no już to wszystko przelało czarę goryczy. Mojej goryczy, która mi się zbiera na indyki już od X czasu, naprawdę od X czasu, łącznie z Sons of the Forest, które też bym zjechał naprawdę z przyjemnością, ale to też na oddzielnym filmie. Przyzwyczajamy naprawdę twórców do tego, że dostajemy chujowy towar za pełną kwotę tego towaru, a przynajmniej za 3/4 tego towaru, a oni i tak zrobią jeszcze jakieś DLC płatne i tak dalej i sobie na tym odbiją, że oni będą na plusie, nie ty, głupi szaraku, na samym końcu, tylko oni. Bo tak jest zawsze. Tak jest zawsze. I nawet jeżeli teraz ktoś mi powie, bo wiesz, to są indywidualni twórcy, tam najczęściej robią gry jedna osoba, jednoczęściowe teamy.
I tak, zgodzę się. W większości tak to wygląda. Ale nie wszędzie. Nie wszędzie. Zauważcie, że część gier ma swoich wydawców i tak dalej. I to wszystko jest, jakby nie patrzeć, podszyte pieniędzmi, no. Możecie mówić, co chcecie. Ale tak to właśnie wygląda. Bo wydaje mi się, że jeżeli w tej chwili byśmy odcięli twórców The Coffin of Andy and Layli od pieniędzy i po prostu by poleciały zwroty, to update'y bardzo szybko by wskoczyły. Naprawdę. Bo niestety, ale tak samo jak z głosowaniem u nas w rządzie, gdzie głosujemy w demokratycznych wyborach, tak samo tutaj, tylko tutaj głosujemy nie na kartce papieru, tylko głosujemy za pomocą naszych portfeli. I to powinno wam dać dużo do zrozumienia. Naprawdę dużo do zrozumienia. Że niestety, ale znów jesteśmy jebani jak psy, po prostu od tyłu całkowicie. Ale jestem wulgarny dzisiaj, matko. Totalnie, jeszcze muszę napić, bo mi normalnie znów chrypa wleciała. Ale ja tak chyba mam po prostu dzisiaj. Mam jakiś taki słabszy dzień. A odcinki nagrać trzeba. Przynajmniej ten jeden na dwa dni. Oj, dobra. Więc tak, zrobię na pewno oddzielny odcinek. W ogóle też chciałem zmienić format delikatnie, jeżeli chodzi o nasz kanał. A może jeżeli nie zmienić, to troszeczkę go ulepszyć. Aurora, zbliżamy się teraz do planety i mamy miejsce do lądowania, który jest, no, lepszy niż alternatywy. Wysłaliśmy wam sporządne. Wyrównanie orbity zajmie nam kilka dni. Powinniśmy być w stanie nawiązać bezpośredni kontakt z wami w tym czasie. Później przylecimy, by was zabrać. Trzymajcie kciuki za stabilną pogodę i nie pozwólcie nam czekać. Sunbeam, bez odbioru. Wow, wow, wow. Dobra. Chiński ziemniak. Widzę, że ładnie się chiński ziemniaczek zbiera. Mamy nawet kolejne próbki chińskiego ziemniaka. My to możemy jeść. Hi, 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 hi. No dobra. Ej, to fajnie. Fajnie naprawdę się robi. O, i fajnie. Mamy teraz dwa ziemniaczki. Owoc arbuzowca. Czy arbuz zostaje tutaj? Nie. Mogę go włożyć tu. Podnieś owoc arbuzowca. Czy ja mogę cię... Mogę. Dobra, Sunbeam przyleci nam za... no... 40 minut prawie. To w następnym odcinku zobaczcie sobie. Kochani wy moi. Chyba 4 sobie tutaj wejdą. Palma popleciowa, nie wiem czy w ogóle jest tam potrzebna, ale okej. Ale okej. Dobra, mieliśmy sobie zrobić w końcu... stanowisko modyfikacyjne. I na jakiej zasadzie w ogóle to działa? To jest bardzo dobre pytanie. No i pokaż, kotku, co masz w środku. Nóż żarowy. Żar ostrza piecze i sterylizuje niewielkie organizmy do natychmiastowej konsumpcji. Wow. Lekka butla o zwiększonej pojemności. Ultra lekka butla, która nie ogranicza ruchów. Ulepszona butla. O. Czy to, że szybsze? No dobra, wysoko pojemnościowa butla O2. Myślę, że to nawet mam. Tylko teraz pytanie. Bo litra ze 4 albo sztabka plastali. Ile w ogóle ma w tej chwili ta? 90 sekund tlenu. Dobra. Ja muszę być szybki. Nóż żarowy też sobie weźmiemy. Wow, ale jazda. Ta jest dwukrotnie większa. Kurde, blaszka, jestem czaszka. No fajnie. Dobra, wysokowydajne płetwy, moduł głębokościowy cyklopa WZ2 to nie. Kompensator ciśnienia Simofa WZ2. Znacznie zwiększa głębokość bezpiecznego znużenia, nie kumuluje się. Topko plastali, szkło emaliowane. Byśmy mogli nawet sobie WZ3 zrobić z tego co widzę. Szkło emaliowane. Co potrzebujemy do szkła emaliowanego?
Czy w ogóle możemy zrobić coś takiego jak szkło emaliowane? Możemy ząb Stalkera. No właśnie. No właśnie. I to najpierw to. Guma silikonowa, tytan i lit. Guma silikonowa to raczej no problem. To raczej no problem. Bo nawet jedno było potrzebne. Czy my mamy lit? Mamy lit. I tytan. I to nie chodzi o ten klej tytan. I co teraz zrobiło się tu? Przepraszam bardzo, ale pomyłka. A, i płetwy. Ale płetwy mamy. Mamy na sobie płetwy, więc spoko luzik. Wysokowydajne płetwy. Zwiększa prędkość pływania w porównaniu ze zwykłymi płetwami. No dobra, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. To możemy sobie w ogóle zostawić. Sporo tego pozbieraliśmy. Ogniwo energetyczne, palnik laserowy, to sobie też zostawimy. To możemy sobie w ogóle wypić. What do you think? Myślę, że spoko. Myślę, że spoczy bateria jedna. I ogniwo energetyczne. Weźmy sobie w ogóle jeszcze te dwie wody. I jeszcze jedną baterię. I tego dużego kwiata możemy zostawić. Zlepek nasion. Dobra, tam widzę, że coś mi się w ogóle przyczepiło. Coś mi się przyczepiło. Sztabka plastali i magnety dwa razy. Sztabka plastali. Co trzeba do sztabki plastali? Bla, bla, bla. Sztabka tytanu. A, razy lit, razy dwa. To też powinniśmy dać radę zrobić. 10 tytanu. Nawet mam. To nie robię. I dwa razy lit. To było żarcie. To nie to. I tego litu mi już właśnie zabrakło. Już tego litu mi właśnie zabrakło. Niedobrze. Niedobziu. Dobra, odejdź, zostaw. Nie ruszaj. Nie twoje. Magnetyt i szkło emaliowane. Dobra, no potrzebujemy zęba Stalkera, tak? Ząb Stalkerka. Spróbujmy go zdobyć. Wiemy, gdzie Stalkery występują. Gdzieś, pamiętam, było w radiu. Mówili ktoś kiedyś, że Stalkerowi trzeba dać... dać... złom. A jak nie, to szukać chyba na dnie. Bo nie widzę Stalkerów. Shit. Może tu? Nie? Mhm. O, to mogę też pozbierać. No patrzcie, normalnie wygonili nam Stalkery. Było i nie ma, Pawatima. No kurde, jak to było ich tu mnóstwo. Teraz nie ma żadnego. Dobra, złom sobie weźmiemy w razie czego, gdybyśmy chcieli ich jednak trochę poszukać i samemu spróbować sobie ten ząbek uzyskać. To był kwarc C. Nadal wierzę, że da się to w ten sposób wykonać. Jak mieć? Tytan. Miedziuka, fajnie. Miedziuszka. Miedziuszka, dobra. To w ogóle jest Sunbeam. Możliwe, że pomyliłem miejsce. Możliwe, że to było gdzieś tutaj. No przy tych glonach ogólnie. Tak, to chyba było tu jednak, wiecie? Ja. Jest. Chcesz złom? Nie? Chcesz złom, patrz. Weź se złom. O. Wziął se złom. Thank you.
No dobra, puścił złom, ale nie puścił zęba. Czyli może to jednak nie działa, jak myślałem. Cóż to jest? Bierze po raz kolejny? No weź, weź. Taki trochę lisek jest. No to szukamy w takim razie, bo innego wyboru i tak nie mamy. No potrzebujemy szkło emaliowane, tak? No nie ma innej opcji. Być może gdzieś tutaj w tych głębinkach znajdziemy cholerny ząb Stalkera. To jest oczywiście wątpliwe, ale... Ale to ładnie. No powiem wam osobiście, że ja zęba Stalkera nie widzę. Ale ja też mogę być ślepy. A to osady soli, to tutaj mamy od groma. Ło, ło, ło. Panie, panie, 180 sekund minęło. Już? Wydech se? Wydechł. Weź tam i dajcie ten ząb Stalkera. Nie tylko osady z soli. O, coś tu jest? Nie. Nadzieja, to było. Głupi Stalkerze. Masz, dałem ci złom. I mnie szukasz. No. No nie, nie robi tego, nie daje. Drugi. Nawet nie próbuj. Ja ci nie radzę. Ja ci nie radzę, przyjaciel. Czy to jest ciekawego? Nie wygląda. No to nie. No kurde, skąd wziąć ten ząb? Jak on w ogóle wygląda? To jest chyba lepiej powiedziane. Stalker. O, jest ząb Stalkera. O. I to ile zębów? Dobra, mamy to. Wiem, jak to wygląda przynajmniej. Nagrodę wam zostawię na ten złom, bo mi jest niepotrzebny. A ja mam 3. No dobra, to jednak potrzebny. Dobra, no to mamy to. Mamy zęby Stalkera. Bardzo mnie to cieszy. Możemy teraz sobie pójść do bazy, zrobić szkło emaliowane i zrobić WZ2. Tylko tak. Będziemy musieli jeszcze sobie wyciągnąć Simofa. Wyciągnąć Simofa właśnie. Widzicie, słowa mi zabrakło. Kurde, ale ja mam ubogie słownictwo ostatnimi czasy. Moduł, o! A mówię o module? Jezu, nie wiem. Jestem tak zmęczony, że nie wiem. Jestem chory. Jeszcze się musiałem pochorować, no, w taki upał. Nienawidzę chorować w lato. Dobra, tylko tak, chcieliśmy zrobić szkło. Chcieliśmy zrobić to w ten sposób. I teraz potrzebujemy zrobić szkło emaliowane. Mamy to. Okej. I tu potrzebujemy jeszcze magnetytu i WZ1. Okej. Idziemy po WZ1. WZ1 była sobie tutaj. Gdzie to? Otwórz konsolę. Kurwa, nie to. Otwórz konsolę ulepszeń. WZ1, dokładnie. I teraz sobie to ładnie zamontujmy.
jeszcze coś potrzebowałem, tylko nie wiem co. Magnety dwa razy, pamiętam. Jednak Shiro nie jest upośledzony. Znaczy jest, ale mniej. Dobra, mamy WZ jedynkę. Sztabka plastali kolejna. Wiecie, jaki jest problem? Ja sztabkę tej plastali bym nawet zrobił. Ale nie będę miał litu dwa razy. Nie będę miał litu dwa razy. Mam ołów. Nie mam w ogóle litu. Nic, a nic. Zero, nul. A Fatima było i nie ma, niestety. No trudno. To oznacza, że idziemy teraz właśnie po to. Zjedzmy sobie do końca. Tytan i resztę rzeczy też zostawmy. Aż nie ma miejsca. Fuck. Dobra, zęby, kompensator ciśnienia jest. Fajnie, idziemy. Szukamy dalej. Trzeba pilnować tego Sunbeama, nie Sinbeam. Sinbeam, Sunbeam. 500 metrów, o panie, czy to my możemy teraz nurkować jak pojebani? 12% energii, Shiro. Czy ty nie widzisz takich rzeczy podstawowych? Nie widzisz, bo jesteś ślepy. Co z tego, że masz tyle zagłębienia, jak nie masz prądu? Czy ja mam coś takiego jak gniwo? Au. Znaczy, nie au, bo wiecie co się stało? Mam powiem co się stało. Mam w tej chwili smartwatcha na ręku i jest ustawiony w trybie, wibracji i odpisywałem na komentarze. I co chwilę tylko słyszę takie bzz, 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 bzz. Tak non stop i non stop. Dobra, będę miał. Guma. Ej, proszę mi tutaj puścić. Nie wiem czemu, ale miałem wibrację na ręku i powiedziałem au. Oj, człowiek jest upośledzony. Dobra, ogniwo energetyczne. Poszło dwa, musimy sobie te dwa akumulatorki też wyjąć. Ja miałem jedno ogniwo. Oj, dobra. Nie było tematu. Nie komentujcie, proszę. Ja wiem. Mi dwa razy powtarzać nie trzeba. Czasem trzeba, ale nie teraz. I tak naprawdę się trochę zmuszam do nagrania tego odcinka. Ale wiem, że jakbym go znów nie nagrał, to znów bym sobie zrobił przerwę. I dopiero jakbym się wyleczył, dopiero bym nagrał kolejny odcinek, a ja też tak nie mogę robić. Bo się rozleniwiam. I powiem wam, że ostatnimi czasy to mi nawet wygodnie tak co drugi dzień nagrywać. Bo mam akurat więcej czasu na inne ważne i istotne rzeczy. A możliwe, że jeszcze tego czasu będę miał niedługo jeszcze mniej. Oj, mam nadzieję, że nie będzie to aż takie tragiczne, ale no, może być różnie. To jest. Ej, czy ja to widziałem? Czy ja tu byłem? Ej, mnie tu chyba nie było. A przynajmniej ja sobie nie przypominam tego. Baby szarki sobie pływają. Żeby aż tak był wywalony tutaj? Ej. Cóż to jest? Fragment Simofa. Jakby był cyklop, to był szczęśliwy. Fragment Simofa. Jest chyba tylko i wyłącznie rozwalone. Simof. Baby Shark, bo jak ja cię kopnę w dupę, to ci chlupnie. A ja nie mam baterii. Ja się dziwię, dlaczego ja tak wolno pływam. No to już wiem. To już wiem. No dobra, tutaj no byliśmy. To jest po prostu jakiś fragment silnika, który jest, no, żeby nie skłamać, definitywnie trochę zniszczony. A może tutaj nie byłem? A, tu chyba nie byłem. Ja kurde, jak to człowiek potrafi czasem spartolić? To będzie si na pewno. PDA kolejne. Speed załogi Degassi Marguerite Maida.
kolejny. Dobra, tu nic nie ma. Jedno mogę, nie wiem, naprawić. Chyba nie. Jezu, kręci mi się w głowie. Pożygam się zaraz. Ja mówię serio. Ja się zaraz pożygam. I tak mam problemy z błędnikiem, a tutaj jeszcze takie rzeczy. O Jezu. Nie z błonnikiem, z błędnikiem, pamiętajcie. Błonnik to co macie w brzuszkach. A błędnik to macie w uszach. Tak? Dobrze mówię? O Jezu, naprawdę, źle ze mną. Czekajmy stąd, proszę. Źle się dzieje. Dobra. Padamy stąd. Tu było tylko chyba jedno PDA i jedna dodatkowa woda. I coś na mnie tu chyba poluje jeszcze, co? Chyba nie. Dobra, potrzebowaliśmy litu. W ogóle powiem wam, że w następnym odcinku, bo pewnie jeszcze no się niestety nie wyleczę do następnego odcinka, więc pewnie jeszcze też nie będzie czytania, ale z pewnością zaliczymy Sunbeam. To jest coś, co jest pewne. 12, 17. Czy my tu byliśmy? Chyba ta. To pewno ta. Więc zaliczymy na pewno Sunbeam. I myślę, że przelecimy sobie obok Aurorki, kochani. Tak, żeby tą Aurorkę również zaliczyć. O, tam jest coś dużego. No to ja mam mówić. Coś jest dużego. Coś jest groźnego. Dobrze, mam ten Reaper Kit tutaj, naprawdę. Oj, dobrze. Z moim prowadzeniem to jest naprawdę źle. Z moim prowadzeniem to jest naprawdę bardzo źle. W ogóle też pytanie do was, do osób, które jeszcze dotrwały do tego momentu, bo te odcinki Subnautiki są dosyć takie, wiecie, wolne. Takie do spanka. Ja już mordy nie piłuję tutaj. Jestem grzeczny, spokojny. I pytanie do osób, które dotrwały. Czy bylibyście chętni na takie swego rodzaju właśnie odcinki? Nie tylko gameplayowe. Może wiecie co, ja się cofnę po tego Simofa? Tylko na przykład może jakaś pogadanka, jak twórcy gier robią nas w bambuko. O, to by myślę, że był bardzo fajny. Coś w ogóle jest. Zobaczcie. Czerwony koszownik, a nie. Ocznik. Bocznik. Wypłynę tu w ogóle? Ledwo, bo ledwo, ale wypłynąłem. Zobaczcie, że my jesteśmy teraz w innym miejscu. Dziwne krzyki słyszę. Boże, żebym ja stąd w ogóle wypłynął. To będzie dobrze. Żebym ja stąd wypłynął, to będzie gitara. Proponowana baza degasji. Czy to już będzie koniec gry? Kurczę, nam polecimy? Też Sunbeam teoretycznie, jeżeli oni naprawdę tu przylecą, to co, to nas zabiorą i koniec, tak? Tak przynajmniej powinno to wyglądać. Więc wypłynięcie jest wypłynięcie. Dobra, no wiem, że to jest proponowana baza degasji, wszystko rozumiem. Ale ja potrzebuję litu. Ja potrzebuję litu. Potrzebuję litu. A tu litu nigdzie nie widzę. Cóż to jest? Magnetyt. Au, dupka piecze. I to nawet bez kebaba. Bez kebabosa. Ossa, ossa, kebabossa. Nie chcę złota.
Znaczy, ogólnie w życiu to bym chciał złota, ale teraz to ja nie chcę. Teraz to ja nie chcę. Nie potrzeba mi. Ja czy ja tu byłem? Chyba nie. A nie, byłem. Coś na mnie warczy. Ja też tak potrafię. Diamento. A, ale to nie Minecraft. Kolejne złoto. W ogóle, moi drodzy, również będę chciał się w ostatnim czasie pozbyć gier typu Lorelai się już pozbyliśmy. W sensie, może źle powiedziałem, pozbyć, bo to też nie chodzi o to, że się chcę pozbyć, tylko chcę po prostu już je zakończyć, mieć już sobie je ograne, bo wziąłem sobie chyba delikatnie za dużo serii na raz. Tak mi się wydaje. Trochę za dużo tego było. I potem nawet nie było jak tego ugrać. Nie było jak tego ugryźć, nie było jak tego ugrać. Dlatego po prostu chcę się trochę tych serii pozbyć. Little Goody Two Shoes. Będzie oczywiście, będzie. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu to będzie. Więc nie martwcie się, czerwone buciki oczywiście jeszcze wrócą. Wrócą już nawet niedługo i oczywiście sobie dokończymy tą grę na 100%. W sensie na 100%, no że przejdziemy. A nie, że na 100% przejdziemy. Znaczy, nie ukończymy jej w 100%, całkowicie, tak wiecie, 100%, ale no dokończymy w sensie fabułę. To możecie być pewni. Bo mi się ta gra też podobała. Gierka też mi ładnie weszła. No po prostu wiecie, remonty, obowiązki w życiu i tak dalej. Naprawdę nie było takiej sytuacji w tym kanale, gdzie miałbym takie przerwy jak w ostatnim czasie, przez te 3 miesiące. No naprawdę nie było. Starałem się zawsze te odcinki gdzieś mieć, a no, były takie czasy, że widać, życie zweryfikowało, no. Co innego jak człowiek nie pracuje, to znaczy inaczej, jak uważa tego YouTube'a za taki swoistego rodzaju dochód całkowity, wiecie, że no YouTube tylko i wyłącznie tyle. Jak nie chodzicie do pracy, możecie sobie siedzieć w domu i to nagrywać i tak dalej, to jest zupełnie inne nagrywanie. Chociaż ja nie mówię, że to jest łatwiejsze niż praca zawodowa, bo nie. Nie zgodzę się też z tym. Akurat naprawdę myślałem na samym początku, że nagrywanie na YouTube to jest... wiecie, nagrać film, pogadać te pół godziny i w dupie i... Dobra, masa łyknie. No nie, to tak nie wygląda. Dobrze o tym wiecie, bo tak naprawdę, sorry, ale jesteście to wy tą masą, która ogląda te filmy. Ja nie robię tak naprawdę dla każdego z was pojedynczo tego wszystkiego, nie. To tak nie wygląda. Ja tak naprawdę, no, nagrywam odcinki, żeby się podobały każdemu. Mam 24% tylko i wyłącznie naprawy, nie wiem czemu. I w ogóle mam 1% energii. Już się zepsuło? Jeszcze nie. Ale muszę wymienić baterię. No, więc nie mogę robić też odcinków indywidualnie do każdego z was, bo to jest po prostu nierealne. To jest po prostu nierealne, dlatego... Ej, gdzie tu się bateria wkłada? Gdzie tu się bateryjki włącza? Muszę wejść? I wymienić, nie? Gdzie się baterie poluszki włącza? No halo. Nie wiem. A tu jest bateria. Jest bateriejka. Dobra. No, i wracając do tematu. Nie robię odcinków indywidualnie do każdego z was. Kurwa, czy muszę wszystko przypierdalać? Muszę. Tylko robię po prostu dla... No dla masy, no, dla ogółu was. Ja wiem, że masa to brzydko brzmi, ale no taka jest prawda, kurwa, no. Naprawdę nienawidzę, jak są tacy youtuberzy, którzy słodzą tym swoim widzom. Jezu, słodzą, wchodzą mi w dupę po palcu i nie wiadomo co jeszcze. Mam miejsce. No, wybaczcie mi, ale ja taki nie będę. Ja taki nie jestem, nie potrafię taki być. Wydaje mi się, że szczerość bardziej popłaca. I nie mówię, że też na tym YouTubie
wiedzę, no bo po pierwsze, to lubię. Ja lubię się wygadać przy was. Jakieś tam kilka stów wpadnie na miesiąc. Może nie kilka, no to nie jest jeszcze ten moment. No ale jakieś tam nawet, wiecie, zwroty za gry się, że tak powiem, no przydadzą. Faktycznie, no nie jest to nie wiadomo co. W większości jestem i tak stratny na tych grach, ale... No ale co zostaje na koncie, prawda? Będzie miał Steama. Na koncie bankowym to bida, piszcze. Remont mnie całkowicie wyjebał z kapci, naprawdę. Nie sądziłem, że tyle tysięcy, dziesiątki tysięcy pójdą na ten remont razem z meblami, no... I tak... Stricte dobrze dla mnie, że zrobiłem to wszystko sam. Od gipsowania ścian, po elektrykę, po gdzieniegdzie hydraulikę. Widzicie, facet jednak potrafi być... Jeżeli jest przyparty do muru, to jednak coś potrafi zrobić. Coś potrafi zrobić. Ja widzę, że to jest bardzo szybko ty dotrzeć. Ło, wow, tu kolejna wyspa jest. Halo! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Może jakieś wraki, coś, cokolwiek? Nic? Patrzę, że być może coś by tutaj było. Ale nie. Nie mam radyjka. To co brzmiało groźnie. No i tu też są diamenty. Moi drodzy, tu też są diamenty, czy ja nie musiałem się tam spuszczać aż tak bardzo? Złotko jakieś tam też jest. Coś mi wyskoczyło, że mogłem zeskanować. A, ciebie nie mam. Okogon. Łokogon. Kolejny ołów. Dobra. Wykryto ogromną strukturę energetyczną w regionie. Identyfikacja niemożliwa. Sygnatura energetyczna. Co autor miał na myśli? Za małe te dziury porobili. Powiem wam osobiście, że dziwnie to brzmi. Powiedziałbym, że brzmi to dosyć złowrogo. Dosyć złowrogo. Słyszę jakieś warczenie, jakieś okrzyki, nie wiem, czy to godowe, czy co innego. W ogóle nie wiem, czy dobrze, że wleciałem do jaskini. Mniej się idzie zgubić, cholercia. 8 minut. Tu nic nie ma. Zabolała dupcia, zabolała dupcia. Tuś? Dzień dobry, tu Jehowi. No i teraz weź człowieku, miej na przykład jakąś osobę Jehową i sobie rób z niej żart. Kurde, pójdę siedzieć. Już i tak jestem rasistą. A więc w sumie. Dobra, tutaj nic nie widzę. Najgorsze jest to, że się już zgubiłem, bo nie mam pojęcia, gdzie jestem. Nie mam pojęcia, jak stąd wypłynąć. Zostało 7 minut. To się obniża, wow. Dobra, tędy może? Coś tu jest. I mogę zeskanować. Dobra, no bierę. Kurde, tu by się jakiś bagażnik przydał. Kurczę, no powiem wam osobiście, że to nie wygląda jak jakieś takie naturalne wytwory skalne. Kurwa, zaraz się rozbije, jak nic. 6 minut. Dobra, i tak muszę kończyć odcinek. Moi drodzy, kończymy ten grindą. Wydaje mi się, że tu jest wyjście.
Pewny nie jestem, ale mam nadzieję. Mam taką nadzieję. Oczywiście zobaczymy sobie lądowanie Sunbeam już w następnym odcinku. Ja, tu jest wyjście. Amen, amen, amen. Trzeba pamiętać, że tu coś jest. Była tabliczka, więc tym bardziej coś tu musi być na rzeczy. Coś tu musi być na rzeczy i nie wierzę w to, że tutaj nic nie ma. What? Kim ty kurwa jesteś, ty Rambo? Ale mi zajebał. Ty mnie zabijesz na kita? A mam do jaja. Cię skanuję, najpierw cię skanuję. Dobra, mam cię. No powiesz, nie wypłyniesz? Nie wypłyniesz. Wolnić orkę. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej! Wow, co tu jest? Co tu jest?